Koziarki to są te dwie rybki, widoczne z lewej i z prawej strony. Jedna jest pod ślimakiem z tymi czarnymi paskami. Te ryby, które tutaj są, one mają około 6, jedna ma chyba nawet 8 cm. Mówię o samym od głowy po ogon, ale nie po sam koniec ogona, czyli o samym jak gdyby ciele fizycznym ryby mówię. Ryby bardzo dobrze czyszczą dno zbiornika, wyjadają resztki pokarmu. Ja tutaj je karmię jakąś tam spiruliną, jakimiś tam glonami w formie tabletek przyklejonej na szybie. I na rano po takim karmieniu na akwarium jest calutkie posprzątane. Nie ma tam żadnych pozostałości na dnie zbiornika. Jak były te ryby małe, to owszem, wykopywały rośliny, które nie były jeszcze dość dobrze ukorzenione, ale teraz i nauczyły się obchodzić z roślinami i powiem wam, że rośliny też się zdążyły zakorzenić. Bardzo te ryby lubią, preferują stadny tryb. Podczas żerowania obowiązuje prawo, każdy żre sam, ale podczas zabaw i spędzania czasu one preferują pływanie razem. Dość fajnie to wygląda, jak zaczynają się gonić naokoło tego akwarium. Od średniej po największą urządzają sobie rajdy. Ryba powinna być w każdym akwarium, bo w każdym pojawiają się glony, za wyjątkiem słonych akwariów. Osobiście w tym zbiorniku 112 mam 3 takie sztuki kosiarek. Nie planuję zwiększać ich tu, ale planuję dokupić glonojada syjamskiego, do tego, którego tu widzicie. Jest tu za tym ślimakiem. Kupiłem jako wersję srebrną. A po roku czasu, czy po 8 miesiącach, 8 do 10, no do roku czasu, jak widzicie, goj zaczyna mi się robić żółty. Tu. I cała ryba, która była kupiona osobno, w osobnej cenie, z osobnego akwarium, będąca srebrną rybą, po 8 miesiącach zaczyna się robić złota. No, mam tutaj jednego złotego glonojada syjamskiego. Owszem, no, złoty jest ładny. Podoba mi się złota rybka, złoty glonojad. No ale skoro kupiłem srebrnego, to chciałbym mieć srebrnego, a teraz wychodzi z niego żółty. W planach jest jeszcze kupienie innej odmiany, takiego glonojada syjamskiego, takiego szarego w czarne paski jak zebra. Jak będę w jakimś zoologicznym i będzie taki glonojad w akwarium, to na pewno go tutaj nabędę. Zauważyłem jedną zależność. Glonojady są terytorialne. Jeśli chodzi o kosiarki, to one żyją sobie wszędzie, nie trzymają rewiru, ale glonojady już taki rewir posiadają. To tyle.